Po poprzedniej wizycie na Wybrzeżu Wschodnim tym razem udajemy się na mroźną Albertę. I ten mecz będzie dla lokalnych płomieni wyzwaniem przeciwko huraganom z Karolajny. I po raz kolejny mecz ten ze mną poprowadzi Empili. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Tak, nagrywamy ten mecz praktycznie bezpośrednio po poprzednim spotkaniu, dlatego oczywiście jak to u mnie bywa, nie jestem przygotowany. Można powiedzieć, że tradycyjnie. Czy Robin Damur spróbuje podjąć się z ucia pierwszej bramki? Nie udało się. Tak ogółem to wybaczcie za brak przygotowań, ale gdy my nagrywamy ten mecz tutaj, turniej czterech skoczni się odbędzie zaraz po meczu, dlatego nie było mowy. Wiemy, że Dawid Kubacki wygrał, bądź nie wygrał. No nie, jak wy to będziecie oglądać, to oczywiście będzie wiadomo, ale gdy my to nagrywamy, to jeszcze nie jest to wiadome. Także zostawiamy was z dwoma scenariuszami. Tak. No i mocnym strzałem Hitleya, niestety wprost w ręce bramkarza. Tak. Tutaj raczej nie spodziewamy się poziomu aż tak wysokiego jak w poprzednim meczu. Ja chciałbym, Patryk, zauważyć, że zawodnicy teamu, no, zespołu Calgary mają stroje o barwach Monstera, no, Lewisa Hamiltona. Tak, taki właśnie charakterystyczno czerwony, czarny i jakieś takie żółte paski ma. Tak. Tutaj jest Team Hamilton. Chociaż ja się spodziewałem, że to jest raczej inspiracja odwrotna, ponieważ wiadomo, że Hamilton trochę później wydał napój tego typu. Jak najbardziej. Tak. No tutaj troszkę Justin Williams się spóźnił z akcją, dlatego nie było timeowo zdobyczy bramki. Tutaj można powiedzieć, że kluczowym... Atak skrzydłem? Tak. Oj nie, bramka był przygotowany. Wydawało się, że Schweber, który dołączy do Calgary, może być kluczowym wzmocnieniem, jeżeli chodzi o obronę, która bardzo kulała, jeżeli chodzi o dotychczasowe mecze płomieni. Zobaczymy, czy ten mecz przeciwko huraganom to potwierdzi. Teraz atak środkiem i jest świetna bramka Alexa Tanguea. Tak. Sam się tego nie spodziewałem. Owen Nolan zalicza asystę i piękny tutaj strzał. W zasadzie pajęczyna zdjęta, można powiedzieć. No jeszcze syrena u mnie się włączyła. Tak. Nie wiem, jak to wygląda z perspektywy Patryka, ale my posiadamy jednak dwie inne ścieżki dźwiękowe. Tak, wysłyszycie taki, jaki naprawdę jest w Calgary dźwięk. Inną kamerę pokładową. Tak, dokładnie. Tutaj była drugie podejście, tutaj ewidentnie gospodarze wychodzą na razie na lepsze. Mamy pana Donovana, również jedną wzmocnień, które wcześniej nie było w drużynie Karolajny. No jakby ten krążek padł, to by trochę się śmiał. Moim zdaniem tam był krążek strzelony, wystrzelony tak z powietrza nieco. Tak. Tu widzimy, jak wyglądają formacje gospodarzy. No tutaj widzimy, że Kuba, Weber, a więc są wzmocnienia na obronie, głównie jeżeli chodzi o klub z Pacific Division. Morozov próbował strzelić, ale Kuba właśnie nie dopuszcza do tej sytuacji. Hitley, Lankow traci krążek, Robin Damur. W tym momencie jedna z gwiazd huraganów, Conroy, Lankow. Ale jeszcze niewiele brakowało i byłaby druga bramka. Sytuacja na drugą bramkę. Tak. Jednakże Supek ratuje drużynę gości i od razu kontratak. I kara. Dla gospodarzy. Dobra, zaraz zobaczymy, co się stało. Przeszkadzanie. Tak, przeszkadzanie. Robin Reger. Tak, ewidentnie. Myślałem, że przeszkadzał swojemu własnemu koledze z zespołu. No i jak się okazało, niekoniecznie. No zobaczymy, czy to huragany wykorzystają. No, nie do końca. A jednak, Glenn Wesley. Indywidualna akcja i mamy wyrównanie. Tak jest. A więc podobnie jak w poprzednim meczu, znów idziemy chronologicznie, tak samo strzelanymi bramkami, że znów ja zaczynam, a Patryk wyrównuje. Tak, mimo że tym razem odwrotnie. Wcześniej to on grał gości, teraz ja gram. Zobaczymy. Może padnie tylko bramka jeszcze w tej tercji. Tak. Nie jest to wcale wykluczone, chociaż tutaj Rob Bindamur popełnia duży błąd i
sprowadza krążek do tercji neutralnej, ale teraz wyrównał. Oj, druga z rzędu zmarnowana akcja z jego strony. Naprawdę była spora szansa. Tak. A jeszcze Whitney jakimś sposobem chciał spróbować. Ależ ten Bizamur się stara. Tylko, że nie wychodzi. Trey Conroy! Błyskawiczna odpowiedź. Asyst to bramkarza. Ale został no niekryty, nie był kryty ten zawodnik, od razu wykorzystał tą szansę. Tak. No to już mamy różnicę, chociaż... No tak, chyba tak, bo wcześniej to... Ja zdobyłem na drugą bramkę, teraz to ty zdałeś jako pierwszy. Tak, a więc... moje proroctwo się spełniło, że trzecia bramka padnie jeszcze w tej tercji. Miejmy nadzieję, że mecz się nie skończy na podobnej zasadzie jak poprzednio i nie będzie trzeba robić osobnym meczu do grewki. I już Bradley Charles! Tak, ale... No właśnie, wtedy wytrzymaliśmy gdzieś do połowy drugiej tercji. Tak. Trzecia tercja tak naprawdę się nie odbyła ze sprawą problemów technicznych. No i strzał pan tak naprawdę w 19 minucie spotkania. Chociaż tutaj a była szansa. Szansa na 3-2, nie? Koniec. Może wykorzystam już na szybko okazję i wspomnę o najbliższych spotkaniach, jakie nas czekają. Philadelphia Flyers zagra z Pittsburgh Penguins. A także Chicago Blackhawks z Energy Predators. Te dwa najbliższe mecze jeszcze nas będą czekać. No a potem no to zobaczymy. A tymczasem oddaję Maćkowi głos w sprawie pierwszej tercji. Już tylko jeszcze przeglądałem powtórki sytuacji z pierwszej tercji. No pomimo wyrównanego ataku, wyrównanego wyniku, to jednak goście przeważają głównie w strzałach, ponieważ jest tutaj stosunek 20-9. W samych uderzeniach mamy po 13. Face-offy, czyli przejęcia 4-3, a więc nieznaczna przewaga. Ale znowu większy czas w ataku. Prawie dwa razy większy od zespołu Calgary. No nieco tak jak Maciek powiedział, no jeszcze tak, jest bramka w przewadze. Przepraszam za wcięcie się. To później źle niestety na nagraniu wychodzi. No i druga tercja rozpoczęta. Zobaczymy, czy tym razem gospodarze zdołają coś wykonać, czy może goście jednak zwiększą swoją skuteczność, bo no tak, na razie to oni będą lider. Również płacą. Mogą przejąć inicjatywę. No i mamy offside. Tak. Tutaj widzimy, że trener coś chce powiedzieć tym zawodnikom. No, ale tutaj na gospodarze wygrywają. Nolan, Tangay. Jest strzał na bramkę i tutaj gdyby nie Wesley, tutaj byłaby szansa. Zabrakło dobitki, tak. Naprawdę mocny strzał. McAuley, Nolan. Znowu. Jest Owen Nolan. A więc kapitan Calgary zalicza już drugi punkt w tym spotkaniu, więc idzie nam na jednego z najlepszych zawodników meczu. Ale poczekajmy jeszcze na odpowiedź gości. Tak jest. Jeszcze nawet nie było połowy meczu. Tak, a więc nam się szykuje bardzo bramkostrzelne spotkanie jak na razie. Właśnie, to się właśnie podoba nam, zarówno nam jak i fanom. Oczywiście. Dużo bramek zawsze jest fajne, tak jak pamiętny mecz właśnie Caroliny z Toronto, z prawdziwego NHL, gdzie mieliśmy przecież aż 8-6. To jest naprawdę wynik niesamowity. Tak, a więc no takich rzeczy w piłce nożnej się nie spotyka. Oj nie. No chyba, że jakimś amatorskim poziomie. No to być może tak. No to ekstra klasa może być. A to już nie mi się wypowiadać na temat ekstra klasy. Polakom, rodakom. No i teraz drugie formacje wystawione przez obie drużyny. Zobaczymy, czy zdołają również to zrobić. No to jest właśnie formacja Wena Nolana, więc dla Calgary to jest bardzo ważna wiadomość. Tutaj już strzał ze strony Caroliny, zakończony niepowodzeniem. Tangay. Nie wiadomo, co chciał zrobić. Strzał, bandę. Auley tutaj bardzo blisko podszedł. Williams. Nieudana akcja. Richards. Dwoje Richardsi tak naprawdę. Bracia Richards, jak ja ich szanuję. Tak. Nolan. I William. A są to bracia, czy to jest już nazwisko? A tego już nie wiem. Musielibyśmy się Patryka 13 zapytać.
Dobrze, pozdrawiamy Patryka na wizji. Tak. Prawdopodobnie w momencie, gdy my to nagramy, pewnie... Nie wiem, że pracuje, ale święto i mamy karę. A więc tutaj szansa dla gospodarzy na zwiększenie swojej przewagi. No nie wykorzystali tego jeszcze. Dla kogo kara? Aha, dla ciebie. Tak, tak jak wspominałem. Mike Richard właśnie łapie karę. Powodem jest przeszkadzanie. Tak. A więc wypchnięcie tutaj przeciwnika. Tak. No to jest szansa dla Calgary na jeszcze zwiększenie prowadzenia, jeżeli się nie da wykorzystać karę. Ale zobaczymy, jak to się potoczy. Angej, Kitzli, Kuba. Zabolkowany strzał i jaj, niestety. Wasicek nie przekrytuje krążka, Bindamur. Co robi Bindamur? Jest szansa, ale bramkarz świetnie bronił. Tam z kontratakiem. Taki strzał nie mógł nic zrobić. Nolan, Weber! Mamy twarzowanie znowu, bramkarz aż przewróci się z wrażenia. Tak jest. A raczej położył się. Tak. Schweber! Nie udało się. Chociaż inicjatywa wciąż po stronie gospodarzy, chociaż teraz nieudana akcja i teraz wracamy. Było wycofanie i uspokojenie gry raczej. Tak, być może okazja na zmiany formacji. Lankow. Był strzał, ale Burke broni. Sean Burke, również nowa postać, jeżeli chodzi o Carolinę. Bramkarska zmiana. No stracili na rzecz Tampy swojego głównego bramkarza. Tak. Był strzał. Oczywiście tu mowa o Kamie Wardzie. Jakże mógłbym zapomnieć. Jeszcze jak? Znaczy, myślę, że tak było. Tak. No to akurat... lagi. Tak. Małe przycięcie i to skutkuje spalonym. A więc co nam może wprowadzić większą nieprzewidywalność do spotkania? Ale już, podczas zatrzymania. Hall. Donovan. Wasicek. Zagranie skrzydłem. Nie udało się. Znowu będzie kara. Jeszcze nie, dla gości, tak? Tak jest. Zobaczymy, jak sobie poradzą w czwórkę. Nie. A nie, już sorry. Robi mało. Już tamta kara się skończyła. Tak. Tamta no to nie została wykorzystana. Tym razem to goście wygrywają wznowienie. Ale bardzo nieudane podanie przez środek. W zasadzie jest to bardzo pożądane podanie, które bardzo łatwo może skutkować utratą krążka, co właśnie zresztą widzieliśmy. Jest tutaj szansa. Świetna obrona i 50 sekund zakończenia tercji. A więc jeżeli nic się nie wydarzy, to kara przeniesie na początek trzeciej tercji. Tak, i tak będzie. Tak jest. Tutaj 7, a więc magiczna liczba. Tak. No druga tercja już mniej wyrównana. Tutaj wydaje się, że gospodarze chyba byli w trochę lepszej sytuacji, jeżeli chodzi o tę tercję. Jak sądzisz? Już. Sprawdzam. No cóż, no jednak gospodarze troszeczkę nadrobili straconego czasu i sytuacji. No jednak to już się robi bardziej wyrównane, chociaż jeszcze więcej, większa przewaga spałów widoczna, bo jest stosunek 31 do 22. Jednakże czas ataku, przejęcia i same strzały już są wyrównane. No i cóż, jednak agresywniejsza gra gości wpływa na to, że mieli o jedną karę więcej, ale to się też się przekłada na więcej sytuacji, także miejmy nadzieję, że goście jeszcze pokażą pazur, a kto wie, może nawet odskoczą gospodarzom i to oni zdobędą zwycięstwo w tym meczu. Owszem, trzecie tercje bywają bardzo nieprzewidywalne. Nieraz zdarzają się te wielkie powroty. Presja największej finałowej tercji jest największa. I tu Rob Bindamur ponownie przez szansą, tutaj Mark Richards popełnia błąd. Kuba. O, Kuba przejął krążek. Kuba, tak się tego nie spodziewałem. Mara.
I Tanguy. To była walka. Richards nie ma. Bindamur próbuje, ale nie dał rady. Kuba, Conroy. Tanguy po raz kolejny. Był strzał. Ale za mocny strzał. Minął bramkę. Offside. Kuba niepotrzebnie wykraczał za niebiesko. I szansa dla drużyny na zmiany formacji. Trzecie formacje się pojawiają. Donovan. Próbował po kiju, ale nie udało się. Lombardi. To też również nie wyszło. Green. Znowu Lombardi. Aż mieliśmy małe przycięcie i nie zobaczyliśmy tego, ale do bramki nie doszło. Oj, komuś tutaj chyba kask wypadł. Tak, Donovanowi. Mimo to tutaj tylko jeżeli bramkarzowi spadnie kask, to się przerywa grę. Jeżeli zawodnikowi spadnie, gra jest kontynuowana. Tak? Tak, tak właśnie. Cokolwiek, no nie ma zbyt wolnego czasu, żeby mógł go podnieść z powrotem. Tak. No w prawdziwym świecie to raczej stosunkowo szybko się zmienia. Te kaski... Tak, ale teraz jest lodowanie. Znacie już w tym roku? Tak. Franciszek Cabrle. Ma minus jeden, więc był wtedy, kiedy stracili bramkę. Zawodnicy pomagają. Filip Kuba ze strzałem. A i obok strzału, obok bramki, tak. Nie tak się pogubię, jest krążek. Tak. Nilsson. Dawid Moss. Jakimś cudem. Tak. Ale kto wie, że jednak nie tylko do bramkarza, no zobaczmy po powtórce. Nie namrodził po prostu. A, jeszcze właśnie. No jest tak szansa. Myślałem, jest szansa, że w ten oto sposób gospodarze zapewnili sobie zwycięstwo. No nie, jeszcze nie mógł chodzić. Ja tymczasowo miałem w tle Darude Sandstorm, a jest wielki hit. No i zablokowany atak skrzydłem, a raczej przerwany. 5 minut do końca. Jest szansa dla Karoliny? Nie. No Williams nie miał szansy strzelić w taki sposobem. McCoy! Ale McCoy! Moja taktyka sprawdza się, a więc atak skrzydłem i podanie i strzał. No i tym akcentem kończymy? Nie kończymy. Po prostu będzie zmiana bramkarza. Po prostu wy to widzicie. Okej. Bo umówmy się, że już nic nie mają do stracenia gospodarze, więc no... Czas... Szona Burkę dobie końca. Możemy wracać do gry. Co widzimy, że czas ataku jest bardzo podobny. Dobra, no to szybka przerwa zakończona i ponownie wracamy. Oj, teraz bardzo zaczęło przycinać. A na szczęście u mnie jeszcze nie. Oj, Cabrle stracił bardzo dobrą szansę na zmianę. Będzie zespoł Karoliny. Kuba powstrzymuje na razie akcję. Ależ to było blisko! Myślałem, że będzie podwyższenie wyniku. Też się tego spodziewałem, ale jednak nie doszło do tego. Kuba przejmuje krążek. Nie ma. Dozow skrzydłem. Litwi, ale niewiele zabrakło. Bramkarz przewidział. Obrona Calgary na razie robi swoje. No wygląda na to, że te składy, że Calgary po tych transferach wzmocniło się bardzo i być może idą na czołówkę, jeżeli chodzi o klasyfikację. Tak, ale no tak, na razie na to wychodzi. No a Carolina była do tej pory w czołówce, natomiast jeżeli będą trzymać ten poziom gry, no to nie ma, ale no umówmy się, że te transfery ich akurat osłabiły, więc to jest ryzyko, że mogą huragany stracić swoją pozycję w tabeli. Ale wiadomo, że do play-offów jeszcze daleka droga.
Zwłaszcza jest Brad Richards. Druga bramka w tym meczu. Bramka kontaktowa. Tak. Nie, gdzie kontaktowa? Jest dopiero 5 do 3. Jeszcze jednej brakuje. No ale chodziło mi, że wiesz. Zmniejszenie strat. Ja strzeliłem i teraz ty. No dobra. Możemy się tak umówić. Okej, niech ci będzie. Ale umówmy się, tą 2,5 minuty, no to czasu już niewiele. Aczkolwiek Robert Lewandowski potrafił strzelić 5 bramek w 9 minut. Tak, albo ważnie 13, który potrafi strzelić w przeciągu chyba w 2 minut 3 bramki. No bo podczas pamiętnych igrzysk olimpijskich. Ale teraz to gospodarze. Znowu przechwytują gospodarze. Kontra, idzie. Aj, nie było dobitki. Nie było, nie było. Ależ tutaj się nie udało. Conroy. Wystrzał. Trochę Richard, spóźniona reakcja. Morozow. Świetna obrona Gage'a. Nie ma, nie ma. Lindamur praktycznie, moim zdaniem, jest antyzawodnikiem meczu, jeżeli chodzi o ten, o to spotkanie. Praktycznie nie jest w stanie żadnej porządnej akcji złożyć. Praktycznie myślę, że jeżeli grałby na jego miejscu skuteczniejszy zawodnik, to spokojnie Carolina mogłaby nawet prowadzić. No ale... Ale taki jest nieprzewidywalny futbol oraz hokej. Tak. Hokej można powiedzieć nawet jeszcze bardziej nieprzewidywalny niż futbol na te czasy spotkania Andrika Końca. I ostatnia akcja z połowy boiska nie ma. Znaczy z połowy... połowy lodowiska. A parkiet. Niech tu będzie. No i mamy zwycięstwo Płomieni. 5 do 3. Zanim jeszcze poproszę Cię o opinię, to jeszcze zobaczmy na lepszą trójkę tego spotkania. Boris Saric. Dwie asysty. Mamy Brada Richardsa, nie który zdobył dwie bramki. Gole, jednak zasłużenie. I Owen Nolan, a więc kapitan. Bramka i dwie asysty. Zdecydowanie zasłużenie Owen Nolan zdobywa tytuł bram zawodnika meczu, bo faktycznie moim zdaniem był to naprawdę dużo się poświęcił w tym meczu i praktycznie zdeklasował swojego rywala po napisane pozycji, czyli właśnie Roba Bindamura. O, i tu mieliśmy właśnie akcję, gdy Donovan stracił kask, o czym Maćku wspominałeś wcześniej. Tak, tak. Była ta akcja. Tak. No i jak byś podsumował to spotkanie? Jakby podsumował, no... Początkowa przewaga zespołu Karoliny raczej określa, że to oni jednak rozpoczęli mocnym akcentem ten mecz. Niestety jednak siły im opadły pod koniec trzeciej tercji. Natomiast właśnie Calgary z tercji na tercję prezentowała coraz mocniejszy poziom. No i to zaskutkowało zwycięstwem. Pomimo tego, że oddali mniej strzałów i uderzeń. Natomiast już właśnie w przejęciach i w czasie ataku to tutaj były nieznaczne różnice. Moim zdaniem tutaj powinien być remis w regulaminowym czasie. Myślę, że to dogrywka wtedy mogłaby sprawiedliwie określić zwycięstwo tego meczu. Tak, no ale mimo wszystko trzeba oddać Calgary, że naprawdę zaliczyli bardzo ładne spotkanie, mogła się ich gra podobać, no to naprawdę to, co było ich największym problemem wcześniej, czyli obrona, naprawdę teraz wygląda rewelacyjnie, a umówicie, że przed transferami był to ich jeden z najsłabszych punktów. No i trzeba przyznać, że też jednak Carolina się nie popisała, brakowało skuteczności i przede wszystkim w wykończeniach. No i zdecydowanie zasłużenie to właśnie Calgary zdobywa tym samym zwycięstwo u siebie, a Carolina no zdecydowanie będzie miała większe problemy. No to tak jak mówię, za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Jeszcze nie zapewniam, który z mecz będzie wcześniej, ale to się jeszcze okaże. A tymczasem za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia już niebawem. Do usłyszenia. Do usłyszenia, do zobaczenia.